Przy gorzale? Po kawale. Słuchaj, tam chyba w piekle to na nas już smołę gotują. Tak, tam się nie boimy. No dobra, a u spowiedzi co powiesz? Jak to co? Kawał opowiem. Słuchaj, przychodzi recydywista do spowiedzi. Klęka przy konfesjonale. Proszę księdza, zgrzeszyłem wiele razy. Kradłem, gwałciłem, mordowałem. Ale za to wszystko strasznie żałuję. Oj tak, synu, twoje grzechy są wielkie. Tylko nie synu, nie synu, bo jak się ten kiosk rozpierdolę. Dziadek spowiada się w kościele. Ksiądz udzielił mi rozkrzeszenia i puka w konfesjonał. O kurwa, ale ksiądz nie przestał. Ty, a znasz ten dowcip, jak Wacek poszedł do spowiedzi? I to ksiądz go spytał, a powiedz mi, Wacku, czy ty chodzisz do lekko prowadzących się dziewczyn? Nie pamiętam. A do tej Hanki Walczaków chodzisz? Nie. A do Zośki Martyniaków, co 2 lata temu owdowiała? Też nie. A do Kaśki Nowaków, co jej mąż jest w wojsku? Nie. Ty, spowiedź się skończyła i do Wacka przed kościołem podbiegli koledzy. Dużo ci ksiądz dał na pokutę? No, nie mało, ale nie żałuję, bo dostałem też parę fajnych adresów. Przychodzi inny facet do spowiedzi. W imię Ojca, Ducha, amen. A gdzie syn? Stoi przed kościołem. Z tymi szczeniakami to zawsze urwanie głowy. Jasne, do kościoła nie, na religii rozrabiają. Zresztą na jednej z kateches przychodzi nowy ksiądz i przedstawia się uczniom. Nazywam się ojciec Kazimierz, a wy? A my nie, odpowiada pani klasa. Chodzą, podglądają księży, tak jak ten na przykład. Krzyczy, mamo, mamo, widziałem dzisiaj Matkę Boską na plebanii. Co ty opowiadasz, chyba masz gorączkę. Naprawdę, ksiądz stał z nią w drzwiach i powiedział, Matko Boska, idź stąd, bo ci jeszcze kto zobaczy. Inny proboszcz bawił się wchowanego na plebanii ze swoją gosposią. Ona mówi, jak mnie znajdziesz, będę twoja. A on, a jak cię nie znajdę, jestem w szafie. Ksiądz powiada swoją gosposię. A nie spaliście gosposiu przypadkiem z obcym chłopem? A bo to proszę księdza, obcy chłop da pospać? A inny ksiądz, dziekan, mówi do gosposi. Przykro mi bardzo, pani Jadziu, ale dzisiaj w nocy miałem przypadkowy wytrysk. Już zmieniam prześcieradło, księże dziekanie. Baldachim, idiotko, baldachim! No niestety, niestety, na to nie rozumiem. Nawet jeśli chodzisz w sutannie. A czasem nawet nieźle pożyjesz. Tak jak jeden ksiądz, któremu parafia sprawiła świetny samochód. Pyta go kiedyś inny znajomy ksiądz. Ile na nim wyciągasz? No, 3-4 dziewczyny tygodniowo. A z kolei zagaduje ksiądz księdza. Podobno masz kochankę. Wiesz, no tak pół na pół. Co to znaczy pół na pół? No, sypia z nią jeszcze jeden. O, ho, 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 hola, hola, aleśmy się zapędzili, a tu szkło stygnie, procenty uciekają. To ja wzniosę toast. Nad brzegiem przepaści spotkały się 3 siostry zakonne. Spotkał naturalnie diabeł i mówi do pierwszej, siostro, ile razy zgrzeszyłaś, a zbuduję ci taki piękny most, że na drugą stronę przejdziesz. Ona liczy na palcach, doliczyła się i mówi 25 razy. No, to zbudował piękny most, słupy, girlandy, wzmocnienia, lampiony. I przeszła na drugą stronę szczęśliwa. Do drugiej mówi, a ty siostro, ile razy zgrzeszyłaś? A ona te paluszki liczy, mówi, no 10. Więc taką kładkę jej zbudował, deseczki taka ruchoma, jak na filmie Indianin Jones. Pamiętasz taki film? No, ale szczęśliwie na drugą stronę przeszła, mimo że się chybotało. Do trzeciej mówi, a ty siostro, ile razy zgrzeszyłaś? A ona biedna, 1, 2, 3... Pokazuje mu te 3 paluszki, on zaczął budować tą kładeczkę. Niestety marna kładeczka runęła w przepaść. Biedna siostra zakonna siadła nad brzegiem przepaści i zaczęła płakać. Wypijmy zdrowie sióstr zakonnych, żeby nigdy nie płakały. To ja ci teraz dłuższą historię opowiem. Przełożona siostra zakonna, idąc przez miasto, zauważyła na ulicy wyprzedaż sprzętów z domu publicznego. Zainteresowała ją papuga w klatce. Kupiła ją i przyniosła do domu klasztornego. Podniosła płachtę, którą była przykryta klatka. O, nowy burdel, nowa burdel mama! Odzywa się papuga. Siostra szybko zakrywa klatkę i postanawia odnieść papugę z powrotem. Po jakimś czasie jednak przychodzą z zajęć młodsze siostry zakonne i domagają się, aby im pokazać ptaka. Przełożona postanawia zaryzykować i odkrywa klatkę. Nowy burdel, nowa burdel mama i nowe panienki! Klatka zostaje znowu zakryta. Ale niebawem z wizytą przybył przeor z sąsiedniego klasztoru i też chce zobaczyć nową ciekawostkę. Siostra przełożona postanawia dać papuze ostatnią szansę. Odkrywa klatkę, a na to papuga. O,
Nowy burdel, nowa burdel mama, nowe panienki, tylko Zygmuś, ten sam. Zwierzęta czasem potrafią życie skomplikować. Ale i nieraz uprzyjemnić. Tak jak na ten przykład, rozmawiają dwaj bracia zakonni. Byłeś wczoraj na rybach? Byłem. Poderwałeś coś? Tak. Jaki miała wymiar? 108 na 80 na 100. W niedzielę po mszy idzie ksiądz brzegiem rzeki. Zobaczył wędkarza, który zamiast do kościoła wybrał się na ryby. Postanowił mu dokuczyć. Zapytam go, czy biorą ryby, pomyślał. Gdy odpowie, że biorą, powiem, że takiemu bucowi to zawsze biorą. A gdy odpowie, że nie biorą, to powiem, bucowi nie zawsze biorą. Zadowolony z siebie podchodzi do wędkarza. I co, biorą ryby? Zjeżdżaj, bucu! To racja, to racja. Proboszcz z pretensjami na przykład do organisty. Tu jest dom Boży, a pan przychodzi na mszę nieogolony. Wypraszam to sobie. Ale ja zapuszczam brodę, więc niech pan to robi u siebie w domu. Albo innym razem. Podczas mszy ksiądz wygłasza płomienne kazanie. Prawie wszyscy parafianie płaczą wzruszeni, a jeden nie płacze. Dlaczego, synu, nie płaczesz? Ja nie z tej parafii. A propos mszy. Czy to jest msza dla piegowatych? Pyta wierny, wchodząc do kościoła. O Boże, kot proboszcza znowu nasrał wentylator. Oto do czego prowadzi technika. A wyobraź sobie, co będzie w XXI wieku. W konfesjonale zamiast księdza zainstalowany będzie komputer. I na przykład spowiada się kobieta. Zdradziła męża dwa razy. Z komputera wyskakuje kartka. Odmówić dwa razy ojcze nasz. Następna kobieta wyznaje, że raz zdradziła męża. Ma odmówić raz tę samą modlitwę. Po chwili do konfesjonału podchodzi młoda dziewczyna. Mówi, że całowała się z chłopcem i dała mu potrzymać za kolano. Komputer liczy, grzeją się styki, sypią się iskry, w końcu wyskakuje kartka. Idź i puść się, bo przy tych twoich grzechach to mi pokuta w ułamkach wychodzi. No tak, życie niesie ze sobą różne dziwne sytuacje, a niektóre nawet bardzo śmieszne. Tak jak kiedyś chodził ksiądz po kolędzie. Gospodyni nie miała pieniędzy, więc wyszła pożyczyć od sąsiadki. W tym czasie ksiądz prosi jej córkę, aby podała mu szklankę wody. A może winko domowej roboty? Pyta się dziecko. No ksiądz się zgodził i dziewczynka przynosi po chwili szklany dzbanek pełen wina. Ksiądz pokosztował, pochwalił i pyta, czy jeszcze dużo zostało. Jak się szczur utopił w beczce i mama weszła, aby go wyciągnąć, to wino sięgało jej po szyję. Ksiądzu z wrażenia dzbanek wypadł z rąk i potłukł się. Co też ksiądz narobił? Zmartwiła się dziewczynka. Dziadek nie będzie miał w co sikać. Oczywiście. Wiesz, ciekawy jestem, jacy oni są tak naprawdę, tak prywatnie. Poza kościołem. Już ci mówię, jacy są. Leży proboszcz w szpitalu, przychodzi do niego lekarz. Czy był już stolec? A kręcił się tu jakiś ten. Ale się na przedstawie. No, z taką inteligencją to rzeczywiście można zostać księdzem. Albo słuchaj, taka historia. Księża grają w karty, w zakryści, w brydża. No i ostro licytują. Tref, pas, dzwonek, to ja pójdę otworzyć. To mi przypomniałeś historię. W pewnym miasteczku przed plebanią przejeżdżający samochód potrącił psa, zabijając go na miejscu. Po kilku dniach na posterunek policji zgłasza się ksiądz. Panie władzo, tam leży zabity pies. Już od tygodnia śmierdzi przed plebanią i nikt się nim nie zajął. Policjant zjadliwie mówi. Zdaje się, że specjalistą od pogrzebów to jest właśnie ksiądz. Zgadza się. Przyszedłem właśnie zawiadomić najbliższą rodzinę. Największy problem, słuchaj, to jest z tymi emerytami. Leży taki stary proboszcz w szpitalu i skarży się lekarzowi. Panie doktorze, proszę sobie wyobrazić, że dzień w dzień regularnie oddaję mocz o 5. Lekarz uspokaja go. Nie ma się czym martwić. W tym wieku to bardzo dobrze. No tak, ale ja budzę się dopiero o 7. Tak, śmiejesz się ze starego człowieka, tak jakby ci młodzi byli lepsi. Ale wiesz, masz rację. Kiedyś młodej, pięknej dziewczynie zepsuł się pod Częstochową samochód. Elegancki Mercedes. Miała szczęście, akurat drogą szło dwóch braci zakonnych. Tacy bosonodzy. No właśnie. Tak, wiem. Zbierali rosnące na poboczu zioła. Znali się trochę na mechanice i naprawili samochód. Dziewczyna proponuje im zapłatę. I co, wzięli? Co ty? Powiedzieli, że oni tylko za Bóg zapłać, albo dary natury przyjmują. A że natura jej darów nie poskąpiła. Ta, duże niebieskie oczy, no, wiem. Właśnie. Postanowiła im dać w naturze. Ale mówi, przedtem założę wam takie gumki.
żebym w ciążę nie zaszła. I rozumiesz, wszystkiego dwie zdrowaśki potrzebowała na ubicie interesów. Chyba interesów. Nie w tym rzecz. Słuchaj, co było dalej. Ci sami zakonnicy spotykają się 2 tygodnie później na korytarzu po wieczerzy. Jeden drugiego pyta, ty pisała do ciebie? Nie, a do ciebie? Też nie. A zależy ci jeszcze na tym, żeby ona w ciążę nie zaszła? No nie. To może ściągniemy te gumy. Zakonnicy nagle ostro zahamował i jadący tramwajem młody ksiądz wpadł na kobietę. No, skomentowała pasażerka. To nie było żadne no, tylko klucz od zakrystii. Lubisz podróże? Pewno, że tak. No to posłuchaj, co się dobrym ludziom może w podróży przytrafić. W czasie pielgrzymki, idąc przez obce miasto, spragniony ksiądz nagle zobaczył powieszony nad wejściem czajnik. O, herbaciarnia! Ucieszył się w duchu i wszedł do środka. Siada przy stoliku i mówi do kobiety, która do niego podeszła. Poproszę filiżankę herbaty. Widzi pan, tu nie ma herbaty, tu są dziewczynki. To dlaczego nad wejściem wisi czajnik? No, a co miałam powiesić? No ja słyszałem taką historię, jak to koło gospodyń wiejskich zorganizowało wycieczkę do Krakowa. Po powrocie wszystkie panie zgłaszają się do spowiedzi i każda z nich mówi księdzu, że zdradziła męża. Ksiądz wysłuchał uważnie, udzielił rozgrzeszenia i westchnął sobie. No tak, jak się trafia dobra wycieczka, to księdza nie zabiorą. No jeden się zabrał, stary proboszcz. Pojechał na wycieczkę do Wenecji. Po zwiedzeniu był wstrząśnięty. Mój Boże, w mieście powódź, a oni śpiewają. No tak, jedni jeżdżą, zwiedzają, a inni czasu nie tracą. Masz rację, zgadzam się. I na dowód mam taką historię. Na przykład, narzeczony przyprowadza swoją wybrankę do kościoła. Pyta proboszcza, ile będzie kosztował ślub? Ile uznasz synu za stosowne, mając na uwadze wartość osiągniętego szczęścia, mówi ksiądz. Pan młody popatrzył na narzeczoną, która niestety nie grzeszyła urodą. Westchnął i dał księcu 20 000 złotych. Ksiądz przyjrzał się jej uważnie, poklepał pana młodego po ramieniu, pokiwał ze współczuciem głową i wydał mu resztę. Na naukach przedślubnych ksiądz pyta się narzeczonego. Czy wierzysz, synu, że Pan Jezus nakarmił 5 000 głodnych 5 chlebami i 10 śledziami? Że nakarmił, to wierzę, ale że oni się najedli, to nie wierzę. O. Co byś nie powiedział, i tak wszystko w rękach opatrzności. Zresztą, posłuchaj, do stojącego na stacji kolejowej pociągu biegnie na skróty przez pole młody ksiądz i modli się w myślach. Panie Boże, dodaj mi sił i spraw, abym zdążył na ten pociąg. Nagle wywraca się jak długi, patrzy w niebo i mówi z wyrzutem. No dobra, ale nie musisz mnie od razu popychać. Ty, która godzina? O kurczę, aleśmy się zasiedzieli. Aż zaraz z kościoła wracają. Kto znowu? No nasze żony. Ach, niech. Ty, stary, po cieniutkim i ja spadam. No dobra, to po cieniutkim. Chociaż muszę ci powiedzieć, tak sobie myślę, jeśli dzięki Bogu Pana Boga nie ma, to chwała Bogu. Ale jeśli, nie daj Boże, Pan Bóg jest, to niech nas ręka boska broni. Po kawale. Proszę. Cześć, sąsiad. A witaj, wchodź. Moja stara poszła na sumę do kościoła. Moja też, dlatego przychodzę. Patrz, mam tu coś ze sobą. Taka pasuje? A pasuje, pasuje. Postawże ją na stole. Znajdź no w tym rzęchu jeszcze jakąś muzyczkę, to już będzie całkiem przyjemnie. Ty, co to było? Słyszałeś? Chyba się z nas śmieją. Tak czasem bywa. Przychodzi człowiek do domu, włącza telewizor. Program pierwszy, transmisja mszy. Przełącza na drugi, nabożeństwo. Na trzeci, pielgrzymka. Przełącza na czwarty, a tam ksiądz mówi, ja ci poprzełączam. Dobra, stary, nie przyszliśmy sobie tu dowcipy opowiadać. Wyskocz nas czegoś mocnego, a ja coś w szkle zarządzę.
Tak? No to słuchaj. Kościelny w czasie mszy chodzi z tasą. Podpity facet wyciąga pieniądze i rzuca mu na tacę. Msza już się skończyła, wszyscy rozchodzą się do domów, tylko ten jeden pijak wcale nie ma zamiaru wychodzić. Proszę pana, msza się już skończyła, mówi do niego kościelny. No to co, była zrzuta? No to leć po flachę. Ładniej zaczął. No to na dobry początek, po cieniutkim. No to... Słuchaj, proboszcz przyjmuje do pracy nowego kościelnego. Czyta opinię z poprzedniej parafii. Pijak, rozrabiacz, homoseksualista. Uśmiechnął się, chrząknął i mówi: u nas pijaństwa nie ma, rozrabiaczy nie tolerujemy, no a teraz buźki i do pracy. To z tych takich, no wiesz, ale stary, to jeszcze nic. Przychodzi pedał do spowiedzi. Z jakim problemem do mnie przychodzisz? Jestem homoseksualistą. Oj, a ja taki nieuczesany. Tak, tak. Tacy święci to oni nie są. A jak to ludzie? Jeden taki ksiądz w cywilu podchodzi do kontuaru w barze i pyta: ma pani czystą? Mam. To poproszę dwa razy. Szybko, na stojąco. Ty, a rano na plebanii budzi się proboszcz. Gospodyni podaje mu kawę do łóżka. Panie Krysiu, jaki mamy dzisiaj dzień? Niepłodny, proszę księdza. Konkretne, z taką to można. A nie jak ten stary, zmęczony proboszcz, który kładzie się do łóżka obok gosposi i z miejsca zasypia. W środku nocy obudził się, przypomniał sobie o obowiązkach kochanka, po czym zasnął. I tak przez całą noc. Rano dziewczyna jest z niebo wzięta. Nie wiedziałam, że ksiądz proboszcz w tym wieku może tyle razy. A ile razy było? 7. O rany, przez te sklerozy to zarypie się kiedyś na śmierć. Skleroza nie boli, ale dokucza. Słuchaj, pewien podpity ksiądz od dłuższego czasu usiłuje otworzyć drzwi od plebanii papierosem. Te daremne wysiłki zauważył przechodzień. Proszę księdza, papierosem drzwi ksiądz nie otworzy. Papierosem? Rzeczywiście. Wychodzi na to, że godzinę temu wypaliłem cały klucz. Tak, w naszej parafii jest ksiądz znany z zamiłowań ornitologicznych. Nie dalej jak wczoraj wrócił nawalony jak ptak, wywinął orła, po czym puścił pawia, aż mu dwa gile wyszły z nosa i poszedł dalej pić na sępa. A propos ptactwa. Proboszcz z wiejskiej parafii poszedł z kościelnym zapolować na bażanty. Cicho, mówi w pewnym momencie proboszcz. Bażanty. Na to kościelny. A co mi tam bażanty? Ja się nie boję. Odważny, co? Ale nie on jeden. Raz na przyjęciu u proboszcza podano pieczone kurczaki. Młody ksiądz wziął udko do ręki i zaczyna ogryzać. Nożem, podpowiada szeptem proboszcz. Kogo? Podczas przyjęcia weselnego pani domu, nalewając gościom alkohol, nieustannie omija kieliszek zaproszonego przez młodych proboszcza. A dlaczego mi pani nie nalewa? To pan nie jest abstynentem? Nie, ja jestem impotentem. No właśnie, mąż mi mówił, że panu to nie warto dawać. Czemu nie dała, ale jeden proboszcz dostał. Co dostał? No, żył po cichu ze swoją gosposią i z tego związku miał troje dzieci. Pewnego dnia przyjechał biskup na inspekcję. Proboszcz posadził dzieci na szafie i nakazał im nie ruszać się pod żadnym pozorem. Sprawdzający wszystko biskup zajrzał także na szafę. Zobaczył dzieci. A to co takiego? To są moje rzeźby, odpowiada, nie tracąc rezonu, proboszcz. Kiedy macie na to czas? Dziwi się biskup. A, to taka nocna dłubanina. Dzieciaki to przemiłe stworzenia. Kiedyś ty słyszał, jak trzech chłopców sprzecza się, czyj wujek jest ważniejszy. Mój jest biskupem, mówi jeden. Wszyscy mówią do niego: wasza wielebność. He, mój jest kardynałem, mówi się do niego: eminencjo. A mój waży 200 kilo i ludzie, jak go widzą, mówią: o Boże. Basiu, która jest godzina? Pyta ksiądz pod koniec lekcji religii. Nie wiem, proszę księdza, stanął mi. Stanął ci? To niemożliwe. Pastor zatrzymał się przed grupką dzieci. W co się bawicie? My się nie bawimy, lecz kłamiemy, bo kto najlepiej to zrobi, otrzyma psa. Jak możecie coś takiego potwornego czynić? Gdy ja byłem w waszym wieku, nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogę skłamać. Pastor wygrał! Jednogłośnie orzekł dzieci. Pies przechodzi na własność pana pastora. Syn mnie kiedyś pyta: tato, dlaczego ty masz 4 guziki przy rozporku, a ja tylko 2? Bo ty, synku, masz małego ptaszka, a ja większego. Potem, jak kiedyś zobaczył księdza w sutannie z rzędem guzików, krzyczy: tato, zobacz, a ksiądz to ma orła! Mój chłopak stłukł wielką szybę na plebanach. Pytam, co powiedział ksiądz proboszcz. Czy mam, tato, opuścić brzydkie wyrazy, mówi syn? Oczywiście, na to nic nie powiedział. Wyszło na to, że nic nie powiedział, za to myśmy się nagadali, co? Tak, no to może po cieniutkim na wzmocnienie. Po cieniutkim.
Zdrowie zakonnicy. Spotykają się dwie siostry zakonne. Wiesz, w parku gwałcą. Skąd wiesz? Szłam tam wczoraj i mnie zgwałcili. I co? I dzisiaj też tam idę. Ostre. Dawaj, dawaj. Spotykają się dwie przeorysze. O, jak ty się dobrze trzymasz, mówi pierwsza. A druga, trzymam się dobrze, ale puścić to się już nie mogę. Idącą przez park zakonnicę złapali chuligani i zbiorowo zgwałcili. Gdy było już po wszystkim, siostra otrzepała się i mówi: przynajmniej raz dobrze, dosyta i bez grzechu. Ale innej też się nieźle przytrafiło. Słuchaj tego. Na rozprawie sędzia pyta homoseksualistę oskarżonego o gwałt na zakonnicy. Dlaczego pan to zrobił? Myślałem, że to Zorro. Zakonnica zatrzymuje samochód. Prosi o podwiezienie do najbliższego miasta. Jadą drogą przez las, a zakonnica puszcza oko do kierowcy i mówi: och, wy kierowcy to macie dobrze, skręcicie z dziewczyną do lasu i zrobicie swoje. Zdumiony kierowca udaje się, że nie słyszy, ale siostra kładzie mu rękę na udzie i powtarza: wy kierowcy to macie dobrze, skręcacie w las i robicie z dziewczyną co chcecie. Kierowca nie wytrzymał, skręcił w las i zaczyna dobierać się do zakonnicy. Ta się nie opiera, tylko prosi: zrób to od tyłu, bo ksiądz cnotę sprawdza. Gdy było już po wszystkim, jadą dalej, a zakonnica mówi: wy kierowcy to macie dobrze, skręcacie z dziewczyną do lasu i po kłopocie, a my pedały ciągle musimy kombinować. Powiada się ministrant: proszę księdza, dzisiaj jeden facet dostawiał się do mnie na ławce w parku. I co, synu, dałeś w gębę temu zboczeńcowi? Nie. Uciekłeś? Jak? W pantoflach na wysokim obcasie? Młody, przystojny ksiądz idzie przez środek kościoła i okadza dymem wiernych. Nagle z ławki podnosi się pedał i krzyczy do księdza: ej, lala, torebka ci się pali. No, może coś za ostro zaczęliśmy. Słuchaj, to będzie lżejszy. W przedziale pociągu jadą kleryk i kobieta. Zainteresował ją młody, przystojny zakonnik, więc aby nawiązać rozmowę, pyta: pan jedzie do Katowic w sprawach kościoła czy dla przyjemności? W zasadzie w interesach, ale jeśli pani zależy, to mogę i dla przyjemności. Słuchaj, mam takie dwa fajne o pustyni. Przez jedną pustynię biegnie gromada misjonarzy uciekających przed murzynem. Ty, słuchaj, a właściwie dlaczego my uciekamy? Pyta jeden misjonarz drugiego. Nie widzisz? Tam murzyn nas goni. No to co? On jest sam, a nas tu? A bo to wiadomo, komu da w mordę? Natomiast na pustyni, innej pustyni, misjonarz spotyka lwa. Przerażony żegna się i mówi: Boże, spraw, aby ta istota miała chrześcijańskie uczucia. Na to lew przyklęka, żegna się i mówi: Boże, pobłogosław ten dar, który zaraz będę spożywał. Obyczaje, obyczaje, podróże kształcą. Po powrocie z Afryki księdzu na plebanii opowiada pewien podróżnik swoje przygody. Wyobraźcie sobie, ojcze, mówi, że w głębi czarnego lądu spotkałem szczep dzikich, odżywiających się wyłącznie ludzkim mięsem. Mój Boże, w piątki też, przerywa mu ksiądz. Słuchaj, mam tutaj, ale ten jest dobry. Uważaj, bo mocny. Na otwartym morzu zdarzyła się katastrofa. Zatonął statek. Wszyscy utonęli. Ale do bezludnej wyspy dopłynęło jedynie dwóch marynarzy i zakonnica. Żyli sobie zgodnie i szczęśliwie, aż któregoś dnia zakonnica powiedziała: mam już dosyć tych świństw, i popełniła samobójstwo. Dwaj marynarze żyli sobie zgodnie i szczęśliwie, aż po tygodniu jeden z nich powiedział: mam już dość tych świństw, odkopujemy zakonnicę. No, widzę, że przerabiamy pingwiny. Mam coś na ten temat. W górach drogą idą dwie siostry zakonne. W pewnej chwili zobaczyły starego bacę, który leżał pod skałą i jęczał: o matko boska, o matko! Podeszła do niego starsza z sióstr i pyta: co się panu stało, w czym mogę pomóc? Matko boska, o matko, ale bym se popieprzył. A czy wiesz, jaka jest różnica pomiędzy gwiazdami i zakonnicami? No, ciekawy. A, żadnej nie ma. I gwiazdy świecą, i zakonnice świecą. Zakonnice w sklepie Caritasu kupują świece. Już zapłaciły, ale jedna mówi do drugiej: weź jeszcze dwie, to będą na ołtarz. A do sklepu mięsnego wchodzą dwie zakonnice. Co podać? Pyta ekspedientka. Proszę dwie parówki, mówi jedna z nich, a druga odciąga ją na bok i szepcze: ty, kup trzy, jedno zjemy. Można parówką, a można inaczej. Wycieczka zakonnic jedzie na rowerach po wyboistej drodze. Śmieją się, chichoczą, nadzwyczaj zadowolone.
Nie spodobało się to siostrze przełożonej, to im zagroziła. Spokój ma być, bo każe założyć siodełka. Rozkoszne te pingwiny są, mówię ci. Kiedyś siostra przełożona mówi do zakonnic. Dzisiaj na obiad marchewka. Hurra! Ale pokrojona. Tak. A wiesz, co się najbardziej lubią bawić zakonnice? No skąd mogę wiedzieć? Wkusanego w ogórka. A ty zdajesz sobie sprawę, dlaczego zakonnice chodzą w długich, czarnych habitach? Nie. Żeby im się błona nie naświetliła. To słuchaj, a po czym poznać zakonnicę, że chodzi bez majtek? Skąd może? Po łupieżu na butach. Odjazd. Totalny odjazd. Proponuję pocieniutkiem dla rozjaśnienia umysłów i odjeżdżamy dalej. To ja wznoszę toast. Zdrowie starej przeoryszy, bo gdy się sypie, to ciężko dyszy. No to jedziemy. Przychodzi koń do lekarza, a za nim baba. Lekarz do baby. A co pani, zakonnica? Słuchaj, znasz taką historię o Wąchocku? Było tam parę numerów. Było. Jak to? Coś o wykopach słyszałem. Tak. Wiesz, dlaczego w Wąchocku wokół kościoła są głębokie wykopy? No nie. Bo ksiądz bada, jak jest głęboko wiara zakorzeniona. Z tą koparką? Koparkę to kupił, bo będzie wiarę pogłębiał. A słyszałem, że w samym centrum kościoła jest taki głęboki wykop. A to tak, ale to dlatego, że sznur od dzwonu jest za długi. A, wiesz, chyba jaja. Wierni mszy należąco słuchają, bo ksiądz ma taki niski głos. No, to ja cię teraz z innej parafii zażyję. Wiesz, co otrzymamy, jak walec przyjedzie Urbana? Wiem. Największego motyla świata. Ha, ale mam coś lepszego. A jak przyjedzie księdza, walec? O, tego nie wiem. Ha, największego nietoperza. Zdyszany kościelny przybiega do proboszcza i krzyczy. Księże proboszczu, przed kościołem biją się hipisi z pankami. Na to ksiądz odgarnął włosy z czoła i pyta. I jak radzą sobie nasi? Ksiądz z zakonnicą chodził od wioski do wioski, zbierając pieniądze na budowę nowego kościoła. Zaskoczyła ich noc. Poprosili o nocleg jednego gospodarza. Ale ja mam tylko jedno wolne łóżko, tłumaczy się zmieszany chłop. Nic nie szkodzi, mówi ksiądz. Będziemy z siostrą spać w jednym. Chłop nie mógł zrozumieć, jak ksiądz z zakonnicą mogą spać w jednym łóżku. Odciągnął księdza na bok i zapytał się o to. To bardzo proste, wyjaśnia ksiądz. Pomiędzy sobą położymy deskę. A jak się księdzu zachce, no tego, no to ja pójdę na spacer. A jak się siostrze zachce, no to ona pójdzie na spacer. A jak się wam obojgu zachce, to deska pójdzie na spacer. No i ciekawe, co to się skończy, jak tam było z przodu, z tyłu. Dlaczego kościół zakazuje miłości od tyłu? No? Bo to za blisko krzyża. A wiesz, dlaczego kościół zakazuje kobietom miłości francuskiej? Nie. Bo jak połknie, to kanibalizm, jak wypluje, to aborcja. A tak nawiasem mówiąc, to za czym jesteś? Za aborcją? Nie, no za kanibalizmem. Tak, tak, to poważne problemy. Zakonnica się kiedyś z problemem zgłosiła do lekarza seksuologa. Pyta go. Panie doktorze, czy od samego wrażenia można dostać orgazmu? Na co doktor? No, tak, no, to zależy, co się wrazi. A wiesz, czym się różni grzech od żalu? No nie. Grzech włożyć, żal wyjąć.